Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. To moja. Ja wyrunęłem. I zapraszam na kolejną część przygód w grze Stalker 2. Wracamy z naszą historią do momentu, gdzie znaleźliśmy ten nietypowy karabin. Tak czułem nosem, że on może być całkiem fajny. Całkiem fajny. I jak się okazuje, jeżeli w niego zainwestujemy, naprawimy go, odpowiednio go rozwiniemy, jest to najlepsza broń w grze. I możemy ją zdobyć tylko, nie oddając jej koledze. Więc chłopie, mała zmiana w tej rzeczywistości równoległej, pogadamy szczerze. Kalaszmacik mi rydneńki, idź sudy. Jakie kom tu papa, jakie kom tu papa. Jak zareaguje, jak mu powiemy, że go nie oddamy? Coś nie baczę twojego imienia na stole. Wychodzić będę mój. Da, stalkere. Potrzebne miejsce ty przyszedł. Тут такого лайна, як ти, повно. Спеціально ще тим не прийшов. Відвали, жулік. Жулік, жулік. Ну добре, але хіба варто було... No zobaczymy w przyszłości, bo żeby go naprawić to też nie są tanie rzeczy, ale druga sprawa, on ma podwieszony granatnik, więc tym samym nie poświęcając zbyt wiele, prócz tego, że jeden gość nas żulikiem będzie teraz nazywał, mamy całkiem fajną zabawkę na dalszą grę. Ale do dalszej gry to może przejdźmy już na spokojnie. Po tym nietypowym wstępie możemy najeść się kiełbasę i ruszać dalej z przygodą. Wykorzystałem też noc do tego, aby dobrze przeczesać bazę. Byłem w różnych zakamarkach i na dachu, i w piwnicy. Znalazłem kilka ciekawych rzeczy, ale chyba też nic wyjątkowego. Może jedyna taka rzucająca się w oczy to specjalna edycja naszego... Rzucasz się w oczy? Energetyka. O, aż szkoda pić, więc póki co sobie będzie leżał tu w kuferku. A oprócz tego leżała gdzieś tam również maska przeciwgazowa, ale też jakaś niezbyt wybitna, żeby ją wymieniać, co najwyżej na handel. I tak to same śmieci, jakby nie patrzeć, ale może śmieć do śmiecia coś z tego wyjdzie. Byłem też raz jeszcze w warsztacie, przez to, że powtarzałem tę misję i tam faktycznie słusznie zauważyliście, był schowek, a w nim magazynek o dużej pojemności do M10. Więc jakbyśmy chcieli sobie M10 przypisać, to możemy już zmodyfikować tę broń, ale zobaczymy co wyjdzie. Chociaż, kurczę, jest M10, tłumik, magazynek, no można, a można to tu... Gdzie? Jak już tutaj jesteśmy, się bawimy, dodaj to, połączysz... Jak to jest? Może tu? A właśnie, trzeba tu dać i tu. O, proszę bardzo. I wychodzi całkiem fajna zabawka z tego. Tylko pewnie trochę kosztuje, jakbyśmy chcieli ją naprawić. Ile to waży? Jeden. A to może za pistolet wejść? A to może za pistolet wskoczyć? O, to daje do myślenia, to daje do myślenia. To może podejdziemy jeszcze to naprawić w międzyczasie. No i też powtarzając tę misję, niestety nie wypadł tym razem ten fajny kombinezon, który mieliśmy ostatnio na koniec, więc dalej biegamy w tym gorszym i trochę zniszczonym. Ale myślę, że jeżeli tamta broń rzeczywiście jest najlepszą w grze, a wiele źródeł o tym mówi, no to postaram się im zaufać. Fajnie by było ją mieć i docelowo gdzieś ulepszyć na maksa. Chociaż przetestować, jak to tam wygląda. Żadnej kary ani nagrody za to nie ma. Spodziewaję się podzielu. Czy koledze oddamy, czy nie oddamy tę broń? Obieraj, co z puszką robić będziemy. Więc tym bardziej myślę, że warto chyba tak zaszaleć. No co, naprawimy? No to napraw. Zobaczymy, co z tym gordonkiem tutaj wyjdzie. Można zmniejszyć wagę? Chyba i tak jest lekki. O, tu nic ciekawego. Warstwa gumy. Tam warstwa gumy potrzebna. Zwiększenie spowolnienia rozrzutu. I szybkość celowania zmniejszony rozrzut. Moduł, o, moduł montażowy lunety. To do... No, 3800. Będziemy mieli lunetę, to dorobi się takiego modułu. No właśnie, to jest też coś, co mnie zastanawia, czy ta broń specjalna, topielec tam się nazywał bodajże, to czy też będzie miał opcję montażu lunety, bo nie ukrywam, że przydałoby się. I nim wyjdziemy na zewnątrz, tu wywaliły stary pistolet, no nic, wyrzucimy go w zonie. Nim wyjdziemy dobrze na zewnątrz, też biegając tutaj po rusztowaniu, wchodząc na sam szczyt, znalazłem dwa PDA. Więc możemy zobaczyć, co za treści tam się kryły. Zakładam, że nic istotnego, ale no jak już się podniosło, to zobaczmy.
Ledwo udało mi się tu dotrzeć. Spotkałem pewnych doświadczonych stalkerów, którzy podzielili się ze mną wiedzą o zonie. Opowiem ci wszystko, jak się spotkamy. Musisz mnie dogonić. Oprócz tego plan, no to ostatnio słyszeliśmy. O, to jest chyba ten labirynt, w kierunku którego się dziś wybieramy. I jakaś kłótnia, ale jeżeli możemy ją odtworzyć, to wolę tak odpalić. I ruszamy. Nie można było kisu kiedy ty. Akurat ta kłótnia to była gdzieś na tym rusztowaniu, o, na tym poziomie tam to leżało. Nie, ale chociaż przestrzelę ty jego z początku. Suka, krzyczał straszno. Nechir nas było tormozy. Daj żywi tym potworom cikавіші. Ти хоч сам чуєш, що несеш? Від морозок, бля. Коли тебе гну з кормом для мутантів призначить, по-іншому заспіваєш. А я з вами двома більше нікуди. Нахер! Czyli jednak jest jakaś tam forma zaufania między stalkerami. Chodzą razem, wspierają się. Może i my będziemy mieli jakiegoś kolegę, jak się tu postaramy. Ale to tak, misja na dziś. O! Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Skrytkę później. Misja na dziś to będzie to. To możemy wyłączyć, a przy okazji też skrytka szacha, gdzie również miała leżeć jakaś fajna broń. No to dzisiaj się nastawiamy na ciekawe bronie w grze. Mam nadzieję. Ojej, jak ty żeś w las, te promieniowanie, ale nie jest aż takie mocne jak ostatnie. Więc trochę musiałem nadrobić tych misji. Może to nam namieszać nieco w harmonogramie odcinków, ale od kolejnego dnia już na spokojnie, myślę, że dwa dziennie powinny wskakiwać. Nie widzę większych problemów, żeby przez jakiś czas utrzymać ten stan. A to bym też wszedł. O. Ciekawsze niż zakładałem. Tylko czy idzie tu wejść bezpiecznie i wyjść? Mamy to miejsce na mapie? I nie mamy go na mapie. No kurczę. Sprawdzę. Żebym nie żałował. Wow, żebym nie żałował tylko. Ale tu nie ma niczego. Może coś się w przyszłości zmieni. Też podpowiadaliście dwie fajne rzeczy. Myślę, że widziałem kropkę. A mianowicie, że detektor możemy na siódemkę chować, a jak mamy broń w rękach, no to klikając V uderzamy z niej. A, wszystko da się znaleźć. Tylko trzeba trafić na odpowiednie osoby. Bardzo dziękuję za te podpowiedzi, bo zawsze łatwiej. Niby gdzieś tam jest rozpiska tych klawiszy, ale jakoś nie zawsze wszystko wyłapię. A niektóre rzeczy trzeba się domyślić. Nie? Taka to gra, taka to gra. I za to ją kochamy, nie? Za to domyśl się. Jesteśmy w labiryncie. Dzień dobry. Zakładam, że... No nie jest to tak fajnie miło, jakby się mogło wydawać. I tylko mamy przejść przez labirynt, tylko... Może się kryć jeszcze jakieś licho za tym wszystkim. Szczególnie, że już widzę pierwsze trupy. Halo? Tam jest artefakt? O! Pokażcie, w sumie może... No nie! Nie! Amunicji nie wziąłem! Pięknie. Tak się przygotować. Tak się przygotować. I ostatecznie bez amunicji wyruszyć dalej. Jedyny minus, że no, mieliśmy to wszystko ładnie na widoku. Ale pouciekało. Żeby nie wziąć amunicji na takie coś. No te szczurki... Tu też poprawiacie to połączenie jakby królika ze szczurem. No to niby nie jest to wielki przeciwnik, ale z drugiej strony taka większa gromada. No może już. Uuu, ślimak. Pamiętam ślimaki. Może już namieszać. Łojej! O-o! Nas? No przecież tu są... Tu są myszoskoczki! Tu są... Kurczę. Nie wiem. Niech ich te szczury zagryzą, jak tak się chcą bawić. Szkoda amunicji na takich chłopa, ale to... Ja bym pomyślał, że będziemy współpracować ze szczurami, ale skoro zaczęli do nas strzelać, to nie będę kombinował. Nie no, fajne te nam wpadły artefakty, jakby nie patrzeć. Cyk, główeczka. Może jednego bym zostawił to.
W ogóle jakąś czaszkę mają, to nie wiem, czy to jakiś wybitny przeciwnik, czy po prostu my się już naprawdę bardzo nie lubimy. Chyba temat zamknięty, tak? Jakoś dziwnie cicho się zrobiło. Zobaczmy, o co w tej misji chodziło. Nie, no to my mamy... Wow, wzrost cen, pokonaj napastników, to jednak jest tego tutaj więcej. Halo? Jednak jeszcze jakaś czacha się tu kręci. Myślałem, że szczury nam wyczyściły okolice, ale okazuje się, że... Miło to nie wygląda. Może tak? Po co będziemy tam biegać, kombinować? No, rozwiąże to jakiś problem? Rozwiązało. O! Myślałem, że odrzucili. Częściowo rozwiązało, ale to dalej nie wszyscy. Mów do nas głośniej. Jeszcze jakiś? Jeszcze gdzieś tam się głowa rusza. Nie wiem, czy obok niego. Aż na solóweczkę będziemy mogli wejść chyba ze strzelbą. To jeszcze tak na wszelki wypadek wyczyszczę tam to w ten sposób. Znaczy wyczyszczę. Już nie liczyłem, że trafię, ale tu... Przetestujemy nową zabawkę. No, kolego. Koledze! Jaki to ma... Aha. Jakiego to ma kopa. Tylko muszę się nauczyć z tego strzelać jeszcze. Nie byłem gotowy. Na coś takiego. Łe, to my bogaci tu wyjdziemy, ale czy to po co my tu przyszliśmy? Panowie nas trochę odciągnęli od całej akcji. Zobaczmy, co tam jeszcze trzymali, ale ile tych mogliśmy wyciągnąć? Ojej. Ile mogliśmy tu artefaktów? Nie macie więcej? Podobało mi się to. Podobało mi się to. Ciekawe, czy specjalnie to tak rzucili, żeby nas zachęcić. Wydawało mi się, że słyszałem szczura. Ci tu tak pechowo walczyli, no. Ale niestety nasze szczurze wsparcie w którymś momencie odpuściło. I nie wiedzieć, czemu uciekły te gryzonie, no. Gorzej, jak mają w planach wrócić. Dobra, szybki przegląd. No i tu robi się ciekawie, bo zarówno Mika, jak i... Ślimak chronią nas przed promieniowaniem i jak zakładam, jest to ochrona przed promieniowaniem, które występuje z racji innych artefaktów. Co prawda, no tu mamy ochronę słabą, tutaj promieniowanie maksymalne, więc tego nie połączymy. Ale o, wrzucę to, żeby nie zapomnieć i miło. W końcu korzystamy z jakichś artefaktów. Może do czegoś to się przyda, a teraz cyk przed siebie, bo po coś tu przyszliśmy? Ciebie już przeszukaliśmy, nie? Jakby nasza misja tu. O! Ty? Infa na Dina. Idź na toczku. Zawtra czekaj na zawodzie z rezultatami. No, to by mnie coś ominęło prawie. Ale fajny ten labirynt, chociaż... Zakładałem, że się nieco bardziej w nim zgubimy. To jakoś tak szybko i spokojnie. Masa wyjść na skróty. Jak tu jesteśmy w tej okolicy, to podnieśmy sobie od razu skrytkę szacha, a w tym miejscu no jest też coś ciekawego. No dobra, poszło szybciej niż myślałem. Ale to może jeszcze nie koniec. Oho, widzę, szczury wracają. Przynajmniej jeden. Też się do tej broni chciały dobrać, widziałem kolejnego. No strzelba to chyba za dużo, jak... Oj. Taki najgorszy przeciwnik, bo jak on tak skacze sobie prawo, lewo, szybko, to wcale nie jest łatwo w niego trafić. Już chyba widzę, gdzie mógł to ukryć. A tam być może jakiś artefakt jeszcze leży. Martwią mnie te trupy w środku. Czyżbyśmy nie byli pierwszymi osobami, które tu przyszły? Co jest? Czemu panowie tak leżą? Czuję, że zaraz się... Aha. Zaraz się dowiemy. Czego w takim stanie ich spotykamy. No. No nic żadnych... Myślę, że jakieś pułapki tutaj czy coś. O! Te granaty były dobre w jedynce. One były bardzo... Bardzo dobre. Co to jest ta jego broń? Oho.
No to już wiemy, czemu panowie leżeli, a nadomiar złego... O, jest! Nadomiar złego... Nie za bardzo jestem gotowy na jakąś taką zabawę. Teoretycznie jakby się nam udało... panowie... Nie, tu ktoś jeszcze idzie! Nie! Może pijawa zmieni zainteresowanie w takim razie? Oj. Doszło do spotkania, nie? To... Ktoś ma szansę wygrać, okej. Powiem tak, odkąd nie dostajemy żadnych bonusów za mutanty, to jakoś nie czuję, nie mam takiej potrzeby, żeby koniecznie z nimi walczyć. No to... Szczególnie, że jak widać, znalazły swojego wroga. Liczę, że nie pobie... Oj, oni idą dalej za nami. Nie, bo przyciągnijcie to licho do nas. Kurczę, ja chciałem pójść pozbierać po nich te rzeczy, ale może nie warto. Czyli tak mamy ciężko w kieszeniach. Fajnie było. Podoba mi się to, że tu w tej właśnie zonie możemy tak rozwiązywać problemy. Jednych na drugich ściągać. Oj, kolejne? To jeszcze nie koniec naszych kłopotów, widzę. A było tak miło. Kurczę, to promieniowanie daleko do domu. On wrócił! Kurczę! Łobuzie! A tu na zewnątrz nie wiem, czego. Aha! Czy jak go będę w stanie zobaczyć, czyli zabił już tamtych. Szkoda, trzeba było uciekać, jak była opcja. A może pójdzie z nami do bazy? Tego inni stalkerzy ustrzelą. Na to liczę. Dobra, słyszę, chyba biegnie znów. Chodź do bazy! Spotkasz się z naszymi... kumplami, no. No to nie przeciwnik na takiej przestrzeni, ledwo go widać to w tym wszystkim. A jeszcze myślałem, że możemy jakieś uniki robić czy coś, a tu nic z tych rzeczy. Może jak wejdzie... Oho. Zdawało mi się, że widziałem anomalię, tak chciałem go naciągnąć. O, tu są anomalie. O, panie! Chodź tędy, no. Kurczę, to nie tak miał być. No nie mogę się ruszać. Nie mogę się dziabnąć nawet dobrze. No chodź w anomalię! Jak tak dalej pójdzie, to my wejdziemy w anomalię. Ej, no przeciążenie. Czemu ja przyglądałem się tej walce? Tam bez sensu to było, bez sensu to przyciąganie, to przyglądanie się walce było, no. Musimy walczyć chyba, no nie ma sensu uciekać, tak jak planowałem. Nie jest taki twardy, jak się w niego dobrze strzeli. No ale trzeba strzelać, no szkoda. Jeszcze chłopaków tam zostawił, no cóż, bywa i tak. A prawie byliśmy w domu z nim, by nam pewnie podziękowali za to. Tylko teraz tak, jedna rzecz nie daje mi spokoju, bo mieliśmy wejść albo do labiryntu, albo do wykopalisk. To miała być jedna z dwóch misji? Czy ta druga już nas nie interesuje? Podążając za wskazówką diody, znalazłem osobiste notatki Nestora. Dobra. To weź jeszcze raz. Będę czekać w fabryce. Idź na toczku. Zawtra czekaj na zawodzie z rezultatami. I to tyle. No dobrze, to wracam na moment do domu. I... sprzedam to wszystko. A my spotkamy się już przy wejściu. No i jaki przyjemny dzień. Przy okazji możemy na spokojnie przyjrzeć się broni szacha, bo okazuje się, że to taki przerobiony Viperek. Nieco mocniejszy, nieco lżejszy. I chyba rzeczywiście możemy się polubić. Jeszcze jakby chcieli ją tutaj przerobić jakoś. Dorzucić kolimator. Albo celownik laserowy. To mogłoby być naprawdę fajnie. A my ruszamy na jeszcze jedną misję główną. Domknąć ją. Spokojnie! Haha, oszukaliśmy przeznaczenie, nie wiem jak to się stało, ale jak się chce, tak jak widać można wyjść nawet z anomalii. Przy okazji wsadziłem tutaj w nasze sloty zarówno króla szczurów, który chroni nas lekko przed porażeniem i krwawieniem, no i pięknie to się uzupełnia tu ze ślimakiem, jakby niwelują te statusy negatywne, czy ślimak niweluje status negatywny króla szczurów i w końcu korzystamy z pierwszych bonusów.
Tutaj też w komentarzach podpowiadaliście, że są specjalne jakby takie klatki na slot, które też pozwalają ograniczyć promieniowanie tych artefaktów, więc są różne sposoby, jak to rozwiązać, żeby można było je założyć i nie czuć konsekwencji w naszych kościach, nie? Bo tak to jednak tu strasznie łupie. Dobra, co my tu mamy? To gotowe, to gotowe. Być może jak wejdziemy... Nie, tu chyba jeszcze nie byliśmy. Jak wejdziemy do środka, to nawet nie byłoby głupio się przełączyć na tą broń szacha. Ty podkoczył do chaty warana. Jak szuszę mym kursach tosy, to skoro pobacisz. Ось тобі халявна порада. Варан не любить, коли його дістають. Чекай, варан, бо ми ж тутай дзісі одну валку відбилишми, то хентні і... Другі ще подаймємо, хіба що хоче погадати з нами. Не знаю, як трактувати золотий символ, хіба що єстесьми на місії. Панове, будемо розмовляти чи битися? Чув, що залізка мало не вальнули. Вальнути залізка? Ха, його, бля, хер завалиш. Маслина зубами вигриз, ножем пропік і далі побіг. А я ж міг стріляти. Можемо погадати? Варана краще не бісити. Пам'ять у нього дуже добра. Мам надію, що то не були люди варана там в лабіринті. Ну що ж, а як були, ну то... Вони зачали. В sumie to zaczęły szczury i panika i tak dalej. Zrozumie, Varan zrozumie. To jest jego kanciapa? Panowie, możemy pogadać? Kto se tut narysował? Co nowego w zonie? No. Zemlja z zony, tut każdy sam za siebie. Arytmetyka prosta, prościej leżyć chabarok sobie. Ніж ділить на двоїх. Хіба ж так. А хто ще поділить? Якщо купони жмуть, можу підгон поклеїти. Ну, ніц не мають. Навіть з пінєзмі так середньо. Хоча ж треба признати, що ті хандлари підставові, які мають нескінчену лічбу кредитів, то так... Не знаю, чи przemawia... не хочеш того купити. Не знаю, чи до мене przemawia ten zamysł, бо... No, widziałbym tam jakieś perspektywy. Na szukanie exploitów, które pozwolą nam zarobić dużą gotówkę, możemy wejść? Ty nie stykło, jakże mój tabir sam przyszedł. Udacie lubić śmieliwych. Ale dozwól spytać. Z początku ja. To twoje ludy napali na mnie i zabrali mój skaner. Uże ciekawo. Zawalite mnie przyszedł. Znaesz, ja bym na twoim miejscu zrobił by tak samo. Коли пресують, треба відповідати. Але попустись, ми з тобою в одному човні. На Залізка та його пацанів напали, коли вони відновлювали згаслий артефакт. Знайомо? Пацани відбилися, але мені таке не подобається. О, хто заатакував? Момент, а Нестор? Але у мене є докази, що це ти наказав взяти Нестора. Було діло. Нестор цю схему й організував. Точку, де на Залізка напали, знав лише він. Було схоже, що дідуля вирішив мене киданути. Мабуть, він нарешті зрозумів, хто його з м'якого кресла посуне. Потім ми перетерли. На жаль, Нестор про нападників нічого не знає, але для мене все вроді нормас вийшло. Як то кажуть, щасливий випадок. Ти знаєш, хто напав на твоїх людей? Знав би, закопав. Але вони залишили нам у подарунок одного свого. Можу поклеїти зустріч. Знаєш, він не дуже говіркий, але ти впораєшся. Правда, треба потратитися. Або... 20 тисяч, а як із... Може, заб'єте? Са якісь інші опції? Це до стобіса грошей. Є якісь інші варіанти. Нестор – пройдений етап. Лише дві людини заважають мені називатися бугром смітника. Рузвельт – головний у Вісторзі. І Шах – пахан Кодла. А за Рузвельтом стоїть Долг, а за Шахом – Воля. Після Д4 ці угрупування відкрито не гризуться, але сплять і бачать, щоб посадити лояльну сучку на терикон.
Я б і сам розкатав їх обох. Але розумний завжди бачить сприятливі можливості. Убий одного з паханів і принеси КПК. І по проблемі. Przemyślę to, przemyślę, bo ja mamy takie pieniądze. A, jeszcze jedne, Willy. Більше bez powagi. Do autoryteta сюди nie przychodź. Drugi raz naglosti nie proszę. W sensie, czemu zabij szacha już? Już mamy takie coś. Ja nic nie zaakceptowałem. Powiedziałem, że przemyślę to, ewentualnie przyniosę 20 tysięcy. Chyba, że daj... A, dają nam. Z Borubarem pogadaj. Pakt z diabołem. No bo się zastanawiam. Jeszcze bym sprawdził na wszelki wypadek. Ty jesteś Borubar? Nie, Varan. Bablo czy KPK jednego z pachaniów. Inaczej ja tobie tu nie rady, Wilny. Dobra, przemyślę. Ja podumaję nad twoją propozycją. A, jeszcze jedne! Teoretycznie nie lubimy szacha, bo on nie lubił tamtego gościa. Przyjmij zlecenie opcjonalnie. Dobrze. On nie lubił innego gościa, którego my tam polubiliśmy. Daltona, czy jak mu tam było? Który dał nam skrzyneczkę. A, to jest chyba chodzi o zlecenie, które mieliśmy już wcześniej. No i to było to związane z Daltonem, więc z Daltonem jakby... No misja z szachem wynikała, że go nie lubimy, dlatego mamy broń szacha, ale czy to, że wzięliśmy sobie jego broń, to daje nam przyzwolenie na to, że możemy go zabić, albo czy powinniśmy go zabić? Z tym pytaniem pozostaniemy do kolejnego odcinka, oczywiście dzisiaj jeszcze nie kończymy. Spójrz na twarz, co tu mamy? Z Borurbarem pogadaj, albo zabij szacha, wszystko tak blisko nas. Ale ja bym wrócił jeszcze na moment do domu, skorzystał z takiej pseudoszybkiej podróży i zrealizował te dwie misje poboczne. A w międzyczasie liczę na wasze komentarze. Zabijamy szacha? Zabijamy drugiego gościa? Czy może płacimy 20 tysięcy? Chociaż do Borurbara jest to całkiem blisko, to ja myślę, że możemy podejść, zagadać. Wszędzie woda, czy da się jakoś przejść? Bo z tego co pamiętam, powinniśmy jej unikać. Jedna z niewielu rzeczy, z którą nie chcielibyśmy mieć do czynienia. Ło, jakie bagna! Niby blisko, 240 metrów. A to takie coś nas oddziela od celu. A może jednak powinienem spróbować, o, po tych oponach, jak Elfwolf Jim, czy jak mu tam było. Po wysypisku też skakał. No liczę, że opony może są jakimś rozwiązaniem, żeby szybko przejść na drugą stronę. Po co się tu dali, prawda? Wyciągaj detektor, zawsze jak masz opcję to... A nóż coś tu pika. No nie wiem. Przeraża mnie ta woda, ale no to chyba potrafimy pływać. Potrafimy? Dobra. Trzeba przetestować. Nie jest tak źle z tą wodą jak zakładałem. Nie wiem, czy zapamiętałem ją jako taką mocno promieniotwórczo. I gryzącą po kościach. No to żyjemy. No to jeszcze odwiedzimy kolegę. O! A i tam chyba nie wejdziemy. Rozumiecie? Sobak nie zupełnie ślepi. One bardzo silno boją się pomarańczowego koloru. Він їм нагадує вогонь. Інстинкти – страшна сила. Ох, ось воно що. Mamy jakąś misję w okolicy. Jak dobrze tu się czasem zgubić. Panowie, możemy do was jakoś tam się wdrapać? Potem chyba zbyt stromo, nie? Tak, no właśnie. Ale to już większe szanse. No! Jakoś zerwał protygaz ze snorka i on od razu zdoch. Teraz nie wytraczają masliny i prosto walił ich w rukopasz. Fuchy, dota. Już widać od razu, kto jest pracodawcą, no. Spodziewałeś, polowanie było успішним, stalkery. Jeśli nie, to zwracaj się za poradą. Ja z dziewczynami pracuję i багато чого знаю. Інді час і Прип'ять бачу. Перші поради даю безплатно, бо ми ж не чужі люди. За одним периметром ходимо і від одних викидів ховаємося. Що скажеш? А то не є той колега, о котрому слышалишми, від тамтого, чого рятувалишми з аномалії? В порядку. Так? Ну давай свою пораду. Пробував гранатами аномалії знешкоджувати. Якщо добре влучиш,
Аномалія певна річ не зникне, але на хвилину стане безпечною. А щоб знати, коли аномалія знову активується, тут треба або чуття, або години спостереження. Ну що, дати ще пораду? Але далі вже за купони. Але ж co, że naucz mnie, jak wyrobić w sobie wyczucie anomalii. Otóż to, bo jakoś nie rozumiem. Mam rzucić granat, zanim anomalia się pojawi, tak żeby wydłużyć czas? A rozpowiesz, naskільки ważliwe anomalne czucia? Bo amalgama swoje ledź do śmierci na rozwinu. Знаєш що? Мало пораду почути. Її треба ще вміти застосувати. Dobra. Poproszę, no 1500 chyba możemy zaryzykować. Dawaj następną poradę. Co tam w tebe ще є? Хлопці, трохи поперед програми зайдемо для вільного слухача. Ти певно стріляний горобець. Тобі серйозні треба настанови. Так ось, псевдогігант. Він як ведмідь, ще й сліпуватий. Зустрінися з ним, завмри та не рухайся. Він сприйме тебе за елемент пейзажу та проігнорує, якщо ти, звичайно ж, його перед цим не роздратував. Але на цей випадок інша тактика потрібна. Цікаве те вказівки. Научиш мені, як виробити, то виділишми. Попрошу о кольйну вказівку, певні пеніонзе бенде хчав. Ну давай, давай третю пораду. Цікаво, що там. Спрага до знань – це добре, але знай міру. Давай якось іншим разом. Добра, лепі й уж пуйде. Краще піду. Свої поради собі залиш. Знання не хабар, за плечима не носити. Але з таким підходом тобі й хабар не світить. Набухайся, коли йдеш на полтергейста. Тварюка сліпа та глуха, але відчуває присутність. Коли сам себе не відчуваєш, то й мутант не зможе. Круто! А я думав, що горілка тільки радіацію лікує. Як то вигляда на мапі? Теоретично він тут цілий час сиді. Може, на всякий випадок запише і побачить, що ще стане, як повіємо йому дощ тих бздур. Теоретично то якась така більша скарбниця, до якої моглибисьмо вратися. Повернувся мудрих порад послухати. Послухати. Дощ тих бздур? Зав'язуй влаштовувати вистави. Алло, ти чого такий борзий? Ей, хлопці, спокійно. Дайте нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш. Або хабар. Домовимося, як ділові люди. Чи он мені не можна купити, мам то десь іде стант, добіємо таргу, чи це он натяга людей? То в сумі, то... Możemy pomóc tym chłopaczkom czasem, mam to gdzieś idę stąd? Nie, atakuj. Nie wyjdę zatknuty mnie kuponami. No dobre. Pidemo składnym szlachom. Pacany, walim jego! Pacany, ale to w sumie młodzi i tak zginą, nie? To chyba nie ma sensu. To chyba nie ma sensu. Więc pozostawimy pytanie do kolejnego odcinka, czy dogadujemy się z gościem? Tak, wiemy. Czy walczymy z nim, czy jeszcze jakoś inaczej to rozwiązujemy? Możemy po prostu odejść i nie ruszać tematu. No ciekawa sytuacja, bo nie wiem, czemu pozwolić na prowadzenie tego biznesu dalej, czy jednak no, go ukrócić. Szkoda, że chłopaków to też zabija. No to... Nic nie zyskujemy na dobrą sprawę. Купони. Силу і зону їм не взяти. Пішли дупи торгувати. Колего, gdzie tu takie oferty macie? To tu u ciebie? O. Jakiś trup tu gdzieś niby leży. Halo? Що, Салаго? Хочеш зі справжнім полковником долгу завалити парочку мутантів? W sumie, w zamian za informację, czemu nie? Szkoda amunicji trochę. A dawaj tak, pułkowniku. Z mene polowanie, z tebe informacja. Мені потрібно на весь торг, по-тихому. А ти, кажуть, знаєш його як свої 5 пальців. Та мені там кожен тушкан доповідав, де в нього нора.
Поки та сучара Рузвельт. Ладно, то тебе не стосується. Хочеш інфу? Заряджай свою пукалку. Зараз ми побачимо, чи ти чогось вартий, чи тобою лише дупи волівців підтирати. No i namówił, Dobra, zmiana broni. Mam jakąś taką dobrą pozycję na te mutanty, tak to. Średnio mi się podoba ten pomysł, tu jeszcze w krzakach. Гарна диспозиція. Тут скотинку і забаранемо. Гей! Уроди, сюди! To chętnie bym obrał jakiś taki... Oho! Bezpieczny punkt na tę walkę z... Idą! Trochę żyjesz? No widzisz, tak to się robi, szefie. Jest ich więcej? No nie mów! Jakieś safari tutaj nam urządził. Czego ty strzelasz, szefie? I do kogo? Nie wiem, czy nam po plecach seryjki nie przeciągnął. Nie wola, zwisno, ale dochła płoć. Uże coś. Siudy idy. To co, teraz pogadamy? Tyle mięsa się marnuje, tyle tutaj rzeczy na sprzedaż. I panie, od przodu cię trzeba zaatakować, czy jak? O, jest. No co? Zacinił jak ja ich. Zbyt wiele się to nie nauczę. Uratowałem ci tyłek. Co do naszej umowy, pułkowniku, może tak? Pułkowniku, нагадую. Мені потрібна інформація про військ Торг. З боягузами, що ховаються за спинами старших за званням, я справ не маю. А знаєш що? Не настрілявся я ще. У мутантів цих рило хоч і страшне, але в бою слабаки. Може, ти мене тепер розважиш? Ну що ж, даю фору, щоб сраку свою сховати. А потім стріляю. Не скупитишся за хвилину, перепустка на воєнторг твоя. А може заполуємо на пана, нема мови? Не ошукав ні пана. Ти те саме і за мутантів обіцяв. І що? Слово «долга» міцніше за кумпол Бюрера. Розважиш мене, все буде. То як? Ну, кусі трохи, ясно. Згода. Стрілець із тебе все одно хріновий, полковнику. А от зараз ми й побачимо. Рахую до трьох. Час пішов. Міна. Szybko poszło. Ile minuta? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja idę tebe szukać. Ale ma nas nie znaleźć, czy nas nie zabić? O, ciekawe, czy on nas wie, czy nie? Dobra, chyba rzucił granat. Liczysz tę minutę, czy nie? Bo trochę się cykam, no. Oho. Domyśmy się tutaj na imprezę. Piękną. Wpakowali. Wejdę na dach, to może tam nie będzie wiedział, jak nas trafić. Trzeba było od razu... Ojej! No ale ci zabrakło, stalkerze? Jakże se dobre. Ostatni raz ja tak rozważał się w Prypieci. Kiedy swobodzieckich wyrodki oddył za odnym. Szybko poszło. Szybko poszło. Wiedziałem, że można mu zaufać. Dobry chłop, dobrze mu z oczu patrzyło. Nie? Trzeźwy i tak dalej. Jak na te warunki, jakie tu mamy, to trzeźwy. Całkiem nieźle. Jeszcze raz? Ja chcę jeszcze raz. Chwalu, pocieszył pułkownika. Tak, a zaraz pro Воєнторг. Тихо туди можна зайти по трубах. Вони вздовж усієї будівлі тягнуться.
залізеш на них біля сральника на дворі. Далі на балкончик, і ти всередині. Тільки на казки Рузвельта не ведись. Він ще те, падло. І пам'ятай, ти живий лише тому, що я так захотів. Полковник не промахується. Він береже особовий склад. Co nowego w zonie? Mam kilka pytań. Dlaczego jest pan sam? O! Czego bez suprowodu, pułkowniku? Wystawię te pytania. Pułkownik długo nikomu nie zwituje. I po zonie один guляє. Nie twoja sprawa. Іди броди, салага. Mam kilka pytań. Ще кілька pytań. Давай, кажи. A jednak... Може, знаєш щось про військ Торг варте уваги? Та, звичайний блатний притон. А зараз вже... Та. А так, ну, хіба що стріляють трохи краще. Розумієш, долгівський досвід так просто не проп'єш. Рузвельт? Хто це взагалі такий? Друган мій, нерозлучний. Бляха-муха. Ми з ним волю, знаєш, як шинкували? Ех! Доки варта кисень не перекрила домовленостями своїми сраними про перемир'я. Ну, нас сюди відправили. От тільки повітря на смітнику таке, що воно людей на сміття перетворює. Рузвельт, як владу відчув, випхав мене. Типу, бухаю забагато. А як тут не забухати? Волівські виблядки на підйомі, а ти якийсь непотріб з котла ганяєш. І все. Що про долг розкажеш, полковнику? Був долг, та здувся. Тепер вони шавки вартівські. Одне добре, поки що хоча б команду ФАС виконують, а не капці Коршунову в зубах носять. За що ти так волю не любиш, полковнику? Бо вони сикуни. Тільки й можуть що нишком різати пацанів, які ще зону не нюхали. Був би я тоді на ростку. Хрін би він Миколусі дістався. No dobra, to chyba wiemy już wszystko. Dawaj, gulaj. Ruszamy w drogę z pytaniami na nasze następne spotkanie. Mamy dwa, tak? Czy atakujemy Roosevelta, czy Szacha, czy po prostu płacimy 20 tysięcy? A druga sprawa, co robimy z tym gościem, który chyba naciąga tych młodych i bierze pieniądze za rady, których nie mają większego przełożenia. A może mają, tak? Trzeba będzie sprawdzić na pierwszym przeciwniku. No i ruszymy dalej z naszą przygodą. W międzyczasie wrócę do domu i o poranku może zabierzemy się w końcu za te misje poboczne. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.